Tutaj tam Kopyra z blogu blokkopyra.com. Dubeltowy koźlak z brusznicą i jarzębem szwedzkim z browaru Amber. Mm, bardzo ładna etykieta. Bardzo mi się podoba, naprawdę małe dzieło sztuki, jeżeli chodzi o wzornictwo, jeżeli chodzi o wykonanie w ogóle, nie? Bo ona jest taki gruby papier taki, ale ja wiem jak to nazwać, taki taki... Jakby pu, pu, płótno, takie ma fakturę e, takiego płótna, e, ale na to jest nadrukowany taki wypukły ten kozioł. Ten kozioł w ogóle jest taki, prawda, folkowy. E, no podoba mi się to, podoba mi się to. Naprawdę to jest małe dzieło sztuki ta etykieta. E, no dobrze, e, przeczytajmy morską opowieść, która jest dość długa. Równo 20 lat temu uważaliśmy w Bielkówku pierwszego Koźlaka. Do dziś jest dla nas symbolem piwnej jesieni. Czyli ja prawdopodobnie piłem tego Koźlaka zaraz po premierze. Bo ja mniej więcej w 2003 roku albo czwartym się zarejestrowałem na Browarbizie, Bizie, może czwartym. To jest do sprawdzenia. I jednym z pierwszych piw, które było inne, jakie piłem, to w wakacje nad morzem, właśnie chyba tego 2004 albo nawet trzeciego roku, może i trzeciego to piłem koźlaka właśnie z Ambera w malowanej butelce, od którego pochodzi to szkło właśnie, z tym, prawda, takim kozłem, z tymi rogami i tak dalej. No to czyli, że chyba, no, mniej więcej tyle, ile ja się interesuję piwem świadomie, nie? Do dziś jest dla nas symbolem piwnej jesieni. W tym roku zapraszamy na podróż powietrznej i tajemniczej północy. W naszym nowym piwie połączyliśmy pełnię i słodowy charakter koźlaka z lekko wytrawnymi i owocowymi nutami brusznicy i jarzębu szwedzkiego. Te rośliny świetnie czują się na, obu, on, na północy, po obu stronach Bałtyku. Na Pomorzu, jak i w Szwecji, gdzie co roku krzewy obficie owocują. Z ich użyciem można znaleźć mnóstwo przepisów, zarówno w Polsce, jak i u naszych północnych sąsiadów. Popłyń z nami w rejs po smakach północy. Eee, I teraz e, takie małe wyjaśnienie: brusznica to tak brzmi ten, a to jest po prostu borówka. Czerwona borówka. To, co większość kraju, bo za wyjątkiem Krakusów, <grywa> uważa za borówki. Nie mówimy o borówce amerykańskiej. Borówka amerykańska jest taka granatowa, nie? Bo takie, co w lesie rosną, czerwone borówki, to jest właśnie ta brusznica, nie? No i ona rzeczywiście gdzieś tam na wydmach też rośnie, nie? Eee... Jarzęb szwedzki, nie mam pojęcia, co to jest. Eee... Mamy pełen skład. Eee... No i mamy ekstrakt. Ekstrakt 18,1, czyli jest tak. Prawilnie, żeby nikt się nie czepił, że za mało, no bo przypomnijmy, że tenże koźlak właśnie to jest taki oszukany koźlak, bo on ma chyba 15, czy miał wtedy 15, a powinien mieć 16. Eee, piwo ciemne, niefiltrowane, pasteryzowane, styl Doppelbock. Składniki woda z własnych ujęć głębinowych, słód jasny pilzneński, słód karmelowy. Eee, przecier z borówki brusznicy 4%, przecier z jarzębu szwedzkiego 0,5%, Słód palony, drożdże z własnej stacji propagacji, e, alkohol 7%. No dobrze, spróbujmy zatem. Kapsel firmowy, e, browar Amber, specjalność Pomorza. Gra, g, wypukłe napisy, e, z, z wypukłymi napisami butelka, browar Amber. Bez zlota niestety. Znaczy inaczej, bezwrotna co zrozumiałe. E... Wydaje mi się, że no dość solidnie zmętnione. To jest co prawda dość szeroka, dość szeroka średnica szkła, ale wydaje mi się, że jest wyraźnie zmętnione. Bardzo ładna taka beżowa, mm, beżowa piana. Słodki. Słodki taki. Ciasteczkowy, troszkę kojarzący się z jakimiś pierniczkami. Tak. Aczkolwiek nie że, nie, że przyprawowy, to nie. A tu ze szkła już owocowy. Ze szkła już owocowy, rzeczywiście gdzieś tam kojarzący się z jakimiś tam czerwonymi owocami. Spróbujmy. Powiem tak. Jest goryczka już w drugim łyku. Jest taka kwaskowość owocowa. I ogólnie owocowość. Jest lekka cierpkość. Myślę, że też właśnie owocowa. Nastawiłem się, że piwo mi nie będzie smakowało, bo będzie słodkie. Tak jak w zeszłym roku. W zeszłym roku był um, też po, podwójny koźlak, dubeltowy, z czeremchą. I on był strasznie mulący. Eee, i, I ja powiedziałem wtedy: To, są takie, to jest taki koźlak, których yy, yy, nienawidzę. Ja miałem taki bon mot kiedyś, że nienawidzę koźlaków, a podwójnych koźlaków nienawidzę podwójnie. I muszę powiedzieć, że mi się to już zmieniło. I dzisiaj bym powiedział, że. Nienawidzę koźlaków mdłych, zbyt karmelowych, zamulających. Ten w zeszłym roku był taki. Ten nie jest taki. O dziwo. Mimo, że u docenta czytałem, że jest słodki, ale. On jest dziwny. On jest dziwny. Znaczy, powiem tak, że chyba bym nie zgadł, że to jest koźlak dubeltowy. W ogóle nie wiem, czy bym zgadł, że to jest koźlak. Bym chyba pomyślał, że to jest jakieś piwo, nie wiem, jakiś gruit, czy jakieś coś takiego, jakieś takie... Trochę też do domowych piw jest podobny. Teraz widzę, że... Nie jest może mętny, że to jednak chyba jest średnica... znaczy inaczej, Crystal Clear to nie jest, ale też nie jest tak mętny, jak mi się wydawało. No pamiętaj, jakby mi ktoś... Jakbym usłyszał siebie powiedział, że a nie jest taki słodki, nie jest taki mdły, to bym powiedział, o, to będzie mi smakował. Ale właśnie... Właśnie nie. On jest taki... Jakby był niedokończony. Jakby to był jakiś taki dziwny eksperyment. Mm. Jakby to było jakieś takie domowe piwo z jakimś właśnie dziwnym dodatkiem. Mm. Ta goryczka jednak jest zdecydowanie za niska. Ono jest takie. Nie że dzikie, ale. Jakieś takie kurka. Jak nieskończone smakuje. Tak jakby. Znaczy nie. Dobra. Primo. Dla mnie to nie smakuje jak Doppelbock. Co powinno być na plus. <laughs> Sekundo. To smakuje jak. piwo eksperymentalne. No, i trochę takim jest, nie? Znaczy, ma te, te przeciery. Nie wiem, być może, jakbym miał inny dzień, być może bym to docenił, ale ono jest takie. Nie, że jest nijakie, bo nie jest nijakie, ale ono jest dziwne w taki niewyrazisty sposób. Czyli. No, no, no może i to smakuje, jak. Coś tam z borówki. <grych> ale. Zostawia leciutko taki ściągającą y, 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 taką taninę na języku, ale to też nie jest nic złego. Wręcz przełamuje ewentualną słodycz i tak dalej. Ale. No kurka. Jakoś do mnie nie trafia, no. I to nie jest. To, yy, o! To nie jest tak, że ono jest tym koźlakiem, których ja nienawidzę. Nie jest. Ono jest innym koźlakiem, ale jest na tyle. Ono jest dziwnym koźlakiem. Naprawdę dziwnym, i, i nie podbiło mojego serca. To znaczy, podejrzewam, że są ludzie, którym, którzy powiedzą, wow! To jest coś, to jest naprawdę coś, czego jeszcze nie piłem i tak dalej, trochę tak jest, to, to jest coś, czego jeszcze nie piłem, ale nie w takim, w takim sensie, że o, o jakie odkrywcze, o, wow, mózg rozwalony, nie, no właśnie nie. To jest, tak, jakbym miał to tak jednym zdaniem powiedzieć, że to jest jakieś dziwne. Ono jest strasznie, strasznie rozedrgane. Tu wszystko idzie w inną stronę. Słodkie, kwaśne, taniczne, jakieś takie nijakie, takie, ale dziwne. Kurka, no. Pff, to się wszystko tutaj ze sobą. To jest takie rozdygotane to piwo. Nic. Ani nie czuć ekstraktu. Znaczy, w pewnym sensie to dobrze, tak? 7% wchodzi dobrze. Ale nie wiem, czy bym wypił pół litra. A już drugiego? Bo ono, mówię, ono nie muli, wbrew pozorom. Ono nie jest mdłe, ciężkie, zamulające, jak to koźlaki po potrafią być. Nie. Ale jest... dziwaczne. Ja sobie... Zakupiłem jeszcze e, jakiś czas temu w Dino koźlaka podwójnego Krotoszyn e, koźlaka krotoszyńskiego, który jest de facto dopelbokiem. Podwójnym koźlakiem. Żeby sprawdzić, czy on nadal jest taki zajebisty jak był rok temu. Ja go nagram. <grym> e, ale mam wrażenie, że on jest lepszy niż to piwo. E, że tam czuć wszystko, co powinno być w podwójnym koźlaku. E, czuć w nim. Słody, ale szlachetnie, nie muląco, nie, nie ten. Jest goryczka, jest ten. Natomiast to jest takie. No trochę jak ten koźlak tu namalowany, no. Wszystko tu jest, wszystko. Ale nie to, co w normalnym koźlaku powinno być. Także nie bójcie się, jeśli nie, 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 nie lubicie koźlaków ogólnie. To nie smakuje jak koźlak w ogóle. Znaczy, powiem tak. Respekt dla Ambera za eksperymenty. Szanuję. Nie smakuje mi to, ale nie mogę powiedzieć, tak jak w zeszłym roku. W zeszłym roku powiedziałem. To był taki koźlak, jakich nienawidzę. To nie jest taki koźlak, jakich nienawidzę, ale i tak nim nie smakuje. Wasze zdrowie.